Tak. No. Kiciuś. Niesamowite są. A Bolek gdzie? Tak, ty musisz iść pod nogi. Franek, to cię zaraz rozdepczę. Czekaj. Uła. Dobra, postaw. Franek, uciekaj stąd. Dobra. No i to będzie tak teraz stało tutaj. Franek, zlituj się! Wynocha! Chciałaś go na dole. No tak. Tylko podłóż. Starczy bez tego? Podłóż. I weź teraz postaw. No i? Sam raz jest. Sam raz. Czekaj, czekaj. Bardziej przyłożyłem do tego stołku. Postaw. No i mam już drugi stół w szklarni. Ten wyszedł nawet ładniej jak ten pierwszy. Ten to był taki prototyp. Tutaj już miałam taką sprecyzowaną koncepcję tego stołu. Rozstaw tutaj desek, wysokość, szerokość. Ten to był robiony z marszu, a ten już był dosyć mocno przemyślany. I tutaj jeszcze na spód musi mi dać deski, ale to już jutro na spokojnie, bo dzisiaj z deskami byłoby go tutaj ciężko nieść, ciężko byłoby go ustawić, tak? Jest zdecydowanie lepiej, ale ładnie pachnie. Nie wiem jak wy, ale uwielbiam zapach drewna, takiego świeżo ścinanego, obrabianego. Jak Edzio hebluje, to unosi się taki fajny zapach. Fajnie ci to wyszło. Nie powiem, że tak, bo zaraz mi będziesz kazać coś zrobić. A to ja już mam kolejny plan. Już mam kolejny plan. Stolik i ławeczki. Panie Boże, kurwa, za co? No coś, co za co? Co za co? Tam trzeba będzie zrobić. No i tutaj by mi się jeszcze taki przydał stół większy, bo się już to tutaj... Trzeba zabrać ten materiał na tartek. Stoły są podstawą tutaj u mnie w szklarni. Bez nich byłoby mi ciężko, bo dosyć dużo robię sadzonek pomidorów, papryki i innych warzyw, kwiatów. I tak tutaj było za mało przestrzeni. W tamtym roku zrobił mi jeden stół i brakło czasu, bo już się zaczęły prace w polu i szukaliśmy, czym tutaj doraźnie zastąpić. Kupiłam stoły do tapetowania, ale one nie zdają na dłuższą metę egzaminu. Tak o doraźnie na chwileczkę tam postawić, to tak. I u mnie też tutaj były po jednej i po drugiej stronie w tamtym roku. No ale jednak one się zaczęły wyginać. Te to są już solidne, dębowe, także posłużą mi tutaj ładnych kilka lat. Po co ja tutaj zaglądam, to nie wiem, przecież jeszcze nic nie urosło, ale już bym chciała, żeby już coś tutaj zaczęło kiełkować. A jeszcze za wcześnie, bo to dopiero kilka dni temu było wysiewane. Ale rzodkiewka już puszcza kiełeczki. Tutaj są już pierwsze kiełki rzodkiewek. Dosyć ładnie kiełkuje. Tam wysypała mi się torebka, trzymałam w ręce i wysmykła mi się z ręki. Wszystkie nasionka wyleciały na ziemię. To, co się dało, to wyzbierałam. Resztę mówię, trudno. Będzie tutaj mydło i powidło. Jedno na drugim ziarenko. Ale to nic, też się da rady. No, fajnie, fajnie. Agrowłóknina, ona podnosi temperaturę dosyć ładnie. Także to tutaj będzie szybko kiełkowało. Truskawki też już widzę, zaczynają tutaj serduszka ruszać. Ziemia obsycha. No i jak troszeczkę jeszcze obeschnie,
to prawdopodobnie właśnie truskawki dam sobie tutaj pod stołami na deski i zrobię takie okrycie z agrowłókniny. Tutaj będę chciała, żeby Edziu zrobił mi jeszcze taki dosyć duży stół, żebym miała więcej miejsca do rozpikowywania, trzymania różnych rzeczy. Może jakąś taką półeczkę, może, ale to wszystko stopniowo, pomalutku, a do celu, bo jak mu tak od razu powiem, co będę chciała, to straci zapał i nie zrobi mi nic. Idzie i Franek, zbój nad zbóje, jakich mało, i pewnie będziesz chciał na rączki, tak? No i zobaczcie. No i jak tutaj tego zwierzaka nie kochać? Ktoś go wyrzucił 2 lata temu już, w tamtą zimę, jako kociak w grudniu, i kuzynka zadzwoniła, że kociak jest wyrzucony, no i wzięliśmy go. Dosyć Bolek gdzieś uciekł teraz, ale też jest wyrzucony w tą zimę. Też jesienią ktoś go wyrzucił i przyszedł sam do nas na podwórko, no i tak został. No, Franiuś, no chodź, 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 chodź. Oj, oj, oj. No jak tu nie kochać tego kociaka? Obok szklarni jest tunel foliowy, który tata z Edziem postawili, oj, kupę lat temu, dawno. No i tak zawsze żeśmy pokrywali go folią wielosezonową, no ale jak przyszła wichura, przyszedł wiatr, to niestety z tej folii zostały strzępy. Szklarnia zdecydowanie lepiej się sprawuje. A tutaj zobaczcie, są te stoły do tapet, które miałam w tamtym roku właśnie w szklarni. I doraźnie one no, dawały sobie radę, sprawdzały mi się dosyć dobrze, ale to tylko tak jak mówię, doraźnie. Są one dosyć słabe, jak na doniczki. No, przeznaczone są do tapetowania i zobaczcie, nie wiem czy to widać, ale one tutaj wklęsły się właśnie od doniczek, od ciężaru. Tutaj też zaczęły się tak wklęsać. No i tutaj boki zaczęły wychodzić, jednak tylko na zszywacze tutaj były pospinane. Jak stały tacki z doniczkami, to tutaj to wszystko się odrywało, rozchodziło. Edziu mi tutaj to nabijał od nowa. Te nóżki też są takie mało stabilne. No ale jeżeli ktoś by szukał jakiegoś takiego doraźnego rozwiązania do szklarni pod doniczki, to naprawdę dosyć fajnie się to sprawdza. Ale nie na duże ciężary, bo jednak są one za słabe. Chyba że tutaj by wzmocnił, bo tutaj jest zwykła płyta pilśniowa, gdyby to wzmocnił jakąś taką sklejką być bądź jakąś deską, no to by to zdawało lepszy egzamin. Tu by trzeba było też podbić, no i wzmocnić nogi. Także to by się wtedy lepiej sprawowało. No ale mam gdzie trzymać doniczki. Tutaj podejrzewam, że jak już powysadzam sobie pomidory, będzie cieplej, to też będę je przynosić. Także wszystko mi się tutaj przyda. Mieszkam w dzikim zakątku przy lesie, jak ja to często powtarzam. Tutaj jest staw, bo często pytacie i prosicie, żebym pokazała, jak to miejsce wygląda. Za mną jest staw i teraz objadę dookoła. Tam są domy, schodzę z górki na dół tutaj do szklarni, do tunelu foliowego. No i tutaj mamy pszczoły, pawilon, ule stacjonarne i jest staw. A za stawem już są rozlewiska myśli i tutaj jest przepust,
po to, aby ta woda się wymieniała. Jak podnosi się w rzece, to ona do stawu napływa. Jak opada, to ze stawu wypływa. Także jest cały czas wentylacja tej wody, aby ona była świeża, bo jeżeli nie byłoby takiego przepustu, nie byłoby dostępu świeżej wody, no to tutaj ta woda by zakisła. Było drzewo, było. Zobaczcie, czyja to sprawka, że jego już nie ma. I tutaj są rozlewiska myśli. Tu właśnie zbierałam pokrzywy. Jak byłam dzieckiem, jak byłam młoda, w tych olchach mieliśmy bazę. I w tamtych na prosto też. Żeśmy mieli porobione takie dziuple i żeśmy sobie w te dziuple wsadzali z kumplami grypsy. Takie z nas aparaty były. Tam dom, a tutaj była baza grypsowa. Chowaliśmy się, robiliśmy różnego rodzaju też numery. I tutaj właśnie zbierałam pokrzywy. Tam dalej płynie rzeka i jest już las sosnowy. Mieszkam w lesie. Tutaj jeszcze jest kilka uli. Czasy kiedyś były fajne, dzieci się nie nudziły. My też mieliśmy obowiązki, mieliśmy zajęcia, ale też i mieliśmy czas na zabawę. A tutaj zobaczcie, są łabędzie. Para, która gdzieś tutaj gniazduje i wyprowadzają co roku młode. W stawie jest tratwa, którą też kiedyś Edziu zrobił i na tej tratwie co roku gnieżdżą się dzikie kaczki i wyprowadzają młode kaczuszki. I łabędzie. Nieraz jak tutaj przyjdę, to one wychodzą na brzeg. Warunki łabędzie mają tutaj bardzo dobre. Jest dosyć sporo rozlewisk. Drapieżniki z lądu raczej im nie zagrażają. Zresztą łabędź nie pozwoli sobie zagrozić, bo jest to dosyć silny ptasior. No i właśnie znowu zaczyna padać. Zobaczcie, jakie się kręgi od kropel wody na stawie rozchodzą. Jak byliśmy dziećmi, to trzymały się naszych głów różne pomysły. No, kiedyś nie było telefonów, nie było komputerów, ba, nawet telewizora aż tak nie było. Była tylko wieczorynka wieczorem i koniec. No i dzieci w związku z tym miały pomysły. Nam tych pomysłów, uwierzcie, też nie brakowało. I któregoś razu zostaliśmy tutaj w domu, ja, siostra i kuzyn. No, a mama z tatą musieli gdzieś wyjechać, już nie pamiętam, bo to przecież tyle lat. No i mama mówi tylko, bądźcie grzeczni, bo pamiętajcie, że jak będziecie niegrzeczni, to bardzo szybko policja przyjedzie. I my tak z kuzynem, tak no, patrzymy na rodziców i mówimy, a skąd oni będą wiedzieli? A mój tata wtedy powiedział, bo oni mają takie specjalne antenki, takie radary, że te radary wychwytują, jak dzieci są niegrzeczne. No i rodzice pojechali. My zostaliśmy i przyszliśmy właśnie tutaj, do tej naszej bazy. Tak żeśmy tutaj dokazywali, tak żeśmy się wściekali. No i w końcu później idziemy do domu, bo psy zaczęły szczekać. I ja tak mówię do kuzyna, ty chodź, bo chyba ktoś przyjechał. I wiecie co, my idziemy, policja na podwórko przyjechała. Wjechali na podwórko, a my tak w stodole, jak żeśmy zobaczyli z daleka samochód, jeszcze wtedy milicja była, jak żeśmy zobaczyli ten samochód, uwierzcie, jak takie dwa dzikusy, myk za drzwi stodoły i tylko jak w stodole w deskach są takie szpary, my tak przez te szpary i ja do kuzyna mówię, Artur, ale bądź cicho. A on mówi, Renata, oni chyba po nas przyjechali.
A ja mówię, ty, ale nie widzę antenki. I tak przez te dziury w stodole patrzyliśmy, gdzie ta policja ma, milicja wtedy, gdzie oni mają te antenki. No i później żeśmy w tej stodole, wiecie, przesiedzieli, dopóki rodzice nie wrócili. Milicja sobie pojechała, a my w tej stodole przyjeżdża, mama z tatą wołają nas, szukają, a my siedzimy tak cichutko, no i w końcu wyszliśmy z tej stodoły, mama tak patrzy, a co wy takie grzeczne jesteście, co się stało, a my nic, ale wy naprawdę żeście nic nie nabroili, nie, myśmy byli grzeczni, a tata tak przyszedł i mówi, przyznać się, co wyście zbroili, bo to niepodobne do was, no i później już nie pamiętam, czy ja, czy kuzyn mówi, że mówimy, że tutaj była milicja, że to chyba po nas, ale my żeśmy nic nie zrobili. No i tata wtedy nas nastraszył, musieliście coś przeskrobać, bo jeżeli przyjechali, to nie na darmo. Od tamtej pory, jak rodzice wyjeżdżali, to już żeśmy tak nie dokazywali, bo baliśmy się milicji. No dzisiaj się z tego śmiejemy oczywiście, nie? Ale takich wspomnień to mam masę. Dzieci właśnie kiedyś, przez to, że nie było komórek, nie było telefonów, nabawiły się wspomnień. Mamy ogrom wspomnień i ja również mam tutaj, jak ta łąka i ta brzoza tam na prosto, widzicie? Tata z mamą zawsze robili kiszonkę. Kiszonkę z kukurydzy, siali bardzo dużo tej kukurydzy. Mieliśmy dużo bydła, wtedy było ponad 12 krów dojnych. Były cielaki, były byki, no i robili kiszonkę. I tutaj na tej kiszonce, później to była taka duża pryzma, zasypali to, założyli folią, zasypali ziemią. No i takie, żeby zasypać ziemią, tata wykopał cyklopem rowy, tą ziemię narzucił. No i my z kuzynem też, jak byliśmy dziećmi, no tu jest rzeka blisko, więc te wody gruntowe są dosyć wysoko. Ale tata też mówi, nie kopcie, bo no, ostrzegał nas, żebyśmy nie kopali, bo folię przebijemy. No i też coś tam nam, już nie pamiętam, jaki nam kit wcisnął, ale my łykaliśmy jak pelikany oczywiście. No, ale to też nie sprawiło, że przestaliśmy rozrabiać. No i wzięliśmy z kuzynem łyżki i w tych dziurach zaczęliśmy kopać doły. W pewnym momencie woda zaczęła wybijać, no pojawiać się ta woda. I my z kuzynem, a kuzyn mówi, Renata, co myśmy narobili? Zaleje nas, zatopi całą ziemię. I ja też tak, żeśmy ten piasek szybko zasypywali. Poszliśmy jak przeciągi w długą. Baliśmy się po prostu, że faktycznie ta woda wybije i zaleje całą kulę ziemską. Takie dzieci kiedyś były naiwne. A tutaj mój kochany małżonek. Ojej, ojej. Wykonawca tego pięknego stołu. Aż się boję, że będzie czekać za to wszystko. On ci to sprawił, te stoły. A teraz co cię będzie czekać? Kolejny stół bliciała. Nie ma tak, nie ma materiału. Muszę nagromadzić materiał. Edziu, w dzieciństwie to też był kawał gagatka. Ja pierwsze słyszę. Pierwsze słyszysz? Ja nie wiem, skąd ty takich niedorzecznych rzeczy. Z prawego źródła. Wiedziałam się dobrze. Czasy były piękne. Dzieci miały całkiem inne priorytety. Inaczej wyglądał świat. Nie było tego pędu, nie było tej pogoni. I my, dzieci tamtych czasów, mamy dzisiaj piękne wspomnienia. Mamy swoje przeżycia, które z nami pozostały, a ówczesne dzieciaki niestety tego mieć nie będą. Cywilizacja zabiła to wszystko i szkoda, ale zobaczcie, jak teraz pięknie tam jest na zachodzie. O, tu jest słoneczko. Cały dzień był pochmurny, ponury, padało tutaj, spadło. 7 litrów wody znowu spadło, a teraz tam na zachodzie robi się dosyć ładnie, takie złociste niebo, pięknie to wygląda. Idę do domu, czas już troszeczkę odpocząć, jeszcze tam trochę się pokręcę, posiedzę i dzień będzie kolejny zaliczony. Żegnam się z Wami, życzę Wam dużo radości, zadowolenia i takich powrotów do wspomnień z dzieciństwa, do wspomnień waszej młodości, bo każdy z was te wspomnienia ma. Nasze pokolenie, starsze pokolenie, te wspomnienia mamy.
i trzeba do tego wracać, powinno się wracać. I tego Wam właśnie życzę. Do następnego.